Sobotnie popołudnie w osiedlowym Domu Kultury Wiktoria na Osiedlu Zwycięstwa pojawiły się tłumy, a sala wypełniona była po brzegi. Odbywały się tu pokazy w ramach międzynarodowego turnieju tańca Dancehall Master World. Dzisiaj w Wiktorii wielkie wydarzenie, no, niepowtarzalne chyba na miarę już można powiedzieć Polski. Wielki turniej, w którym uczestniczą dzieci z całej Polski. Co należałoby więc powiedzieć? Mamy oprócz tego jeszcze zaszczyt gościć wyjątkowych tancerzy, których osiągnięcia są na skalę światową. Dzisiaj jest turniej, jutro są warsztaty. Głównym organizatorem turnieju obok Domu Kultury Wiktoria była szkoła tańca Born to Dance. Międzynarodowy turniej tańca Dancehall or Die. Są to eliminacje francuskiej imprezy Dancehall Master Choreo, która formacja i solówka wygrają pierwsze miejsce. Mają udział w tej francuskiej imprezie, dlatego dzisiaj tak bardzo międzynarodowo jest na Osiedlu Zwycięstwa. Współpracowaliśmy wcześniej z panią dyrektor, panią Anią, i wybraliśmy Dom Kultury, ponieważ są najlepsze warunki. Jest profesjonalne nagłośnienie, bardzo dobra sala i jak gdyby tutaj podjęliśmy taką współpracę, ponieważ no, najlepsze warunki na organizację tego typu wydarzenia. W eliminacjach wzięło udział blisko 40 zespołów z całej Polski i innych krajów Europy Wschodniej. Koleżanka mówi, bardzo lubimy tańczyć. Przyjechaliśmy z Inowrocławia. Dlaczego tańczycie? Bo kochamy. To jest nasza pasja. Sprawia nam to radość. I przyjemność. No, adrenalina. Tak, stres. Tak, i na pewno stres, ale jak wszyscy na przykład krzyczą, że... Tak, to od razu się robi lepiej. No i w ogóle jak wszyscy właśnie nam dopingują, to właśnie... Się bardzo cieszymy. Jestem z Białorusi, przyjechałem na studia, mieszkam w Warszawie. Przyjechałem do Poznania konkretnie na warsztaty taneczne, no i na Dancehall Master World solo. Tańczę dancehall, uwielbiam ten styl tańca. No i jakby mam wielką przyjemność tańczyć to. To jest taniec wywodzący się z Jamajki. Taka malutka wyspa na Karaibach. I ten taniec, który praktycznie jest na całym świecie. Jest taniec bardzo popularny i my akurat zajmujemy się tą techniką. Prowadzimy zajęcia taneczne, szkołę tańca i u nas w Poznaniu także takie zajęcia w szkole tańca Born to Dance są odbywają.17 listopada to szczególny dzień dla winogron, bo właśnie dzisiaj odbywają się dwa turnieje. Z Domem Kultury Wiktoria międzynarodowy turniej Dancehall, taniec pochodzący z Jamajki, a więc widzimy ruchy ciała, szczególnie bioder i pośladków. Teraz prezentuje się młodsza grupa i za chwilę zostaną wyłonieni zwycięzcy i właśnie oni trafią
do Paryża. Jest to turniej na wschodnią Europę, także duży prestiż właśnie, że w Domu Kultury Wiktoria odbywa się taki turniej. Się pozyskać nagrody w postaci pucharów i wyróżnień od zarządu Osiedla Winogrady, za co bardzo, bardzo dziękujemy jako organizatorzy, a także chciałem tutaj z tej strony podziękować też pani dyrektor Domu Kultury, pani Ani. Serdecznie dziękuję. At the table doing shots, keeping fast and we talk slow. Come over and start a conversation with just me, and trust me, I'll give it just down to my hand. Stop the phenomenon on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. My love is handy for somebody like me. Come on now, follow. Czeka nas tu wiele wspaniałych występów, które też mieliśmy już okazję tutaj jako współorganizatorzy oglądać. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem umiejętności tanecznych. Jako pierwsze oczywiście występują dzieci i naprawdę przepiękne tańce, przepiękne wykonania. Także należą się tu szczególne gratulacje dla wszystkich uczestników, bo naprawdę poziom jest bardzo wysoki, wyrównany i tu myślę, że jury będzie miało trudną decyzję, trudny orzech do zgryzienia, który zespół wybrać spośród tych wszystkich, które tutaj uczestniczą. Też jako Rada Osiedla Nowe Winogrady Północ mamy przygotowane również dla tańczących zespołów nagrody, bo są to piękne puchary dla zespołów, które biorą udział w tych zawodach. Także wspieramy takie inicjatywy, popieramy takie inicjatywy i cieszymy się, że możemy brać udział. Mamy tutaj piękną integrację różnych osób z różnych miejsc, a także są tu mieszkańcy naszych winogradzkich osiedli. Także wspaniała zabawa, wspaniała integracja i tylko więcej takich wydarzeń dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców miasta Poznania. Także dzisiaj w Domu Kultury Wiktoria są dzieci, młodzież z Winograd, bo winogrady wiemy, że są roztańczone i mamy nadzieję, że właśnie niektórzy z nich będą mieli okazję pojechać do Paryża. Jednocześnie w Przeźmierowie odbywała się 24. edycja Srebrnych Pantofelek i Samorząd Pomocniczy od samego początku istnienia wspiera właśnie dzieci, młodzież, bo są także z Winograd najlepsze pary. Ostatnio właśnie para z klubu tanecznego Finezja zdobyła Mistrzostwo Polski, także ogromny prestiż i na winogradach właśnie tańczą najlepsze pary w Polsce. Najlepsi, którzy wystąpili podczas sobotnich eliminacji w Domu Kultury Wiktoria, pojadą więc do Paryża, a kolejny międzynarodowy turniej Dance Hall Master World odbędzie się zapewne za rok. Miejmy nadzieję, że również na winogradach.